dziadkowie, zaproszeni goście. Już tradycją się stało, że my tutaj dzieci, młodzież naszej parafii katedralnej zapraszamy. 30 grudnia w Lwowskiej Bazylice Metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny odbyła się premiera bożonarodzeniowego przedstawienia pod tytułem Kiedy Bóg podróżuje koleją. Spektakl przygotowany przez dzieci i młodzież ze świetlicy parafialnej przy pomocy swoich wychowawców i księży wikariuszy, autorzy scenariusza tegorocznego przedstawienia inspirowali się twórczością poety i twórcy współczesnych tekstów religijnych Jana Twardowskiego, który często w swoich myślach poruszał problemy zwykłych, przeciętnych ludzi. Młodzi aktorzy zgromadzili pełen kościół widzów. W ławkach nie było wolnych miejsc, a ich występ nie pozostawił nikogo obojętnym. Wśród widzów nie zabrakło arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego i konsul generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie, pani Elizy Dzwonkiewicz. Po przedstawieniu goście wysoce ocenili talent i kreatywność młodych wykonawców i przyznali, że podczas oglądania wzruszali się i cieszyli razem z bohaterami przedstawienia. Stało się już tradycją, że dzieci uczęszczające do świetlicy parafialnej przy katedrze co roku przygotowują przedstawienia bożonarodzeniowe i za każdym razem jest to coś wyjątkowego, coś co dotyka współczesnych problemów i porusza serca widzów. Elo, odjechał już pociąg do Przemyśla? W tym kraju i w taki dzień nigdy nic nie wiadomo. Ale się człowiek musi narobić. Co panowie tak narzekają? Teraz to nie te czasy. Dzieciaki inne, wymagające, rodzice inni. Wczoraj tylko byłem w jednej sympatycznej rodzinie. Tecznych zakupów na ostatnią chwilę. Nie denerwuj się, kochanie. Widzę, że jest pan zmęczony. Proszę, niech pan siada. Tej nocy anioł przyszedł Józefa. Zbudźcie dzieciątko, co tak słodko śpi. Juda dziś to niebezpieczna strefa. Śpi, syneczku mój. To dzieci do stajenki, ty nas dobrze znasz. Przenosimy, serce ma. Weźcie rączki swe. Dali zasypia miasto, zwyczajnie się kończy dzień. Lecz ty nie potrafisz zasnąć i nagle pojawia się. Siostra Naduchowska powiedziała, jeśli rodzice chcą dać coś swoim dzieciom, to Pana Boga. Jeśli Go im nie dają, to nic im nie dają. Kochane dzieci, wy dzisiaj w przepięknym misterium bożonarodzeniowym daliście nam Pana Boga,